Dzień dobry Państwu. Witam powtórnie w prezentacji dotyczącej ekstremalnych stanów materii. Już raz spotykaliśmy się, aby o tym porozmawiać, ale mówiliśmy o takim stanie materii, który nazwałem plazma kwarkowo-gluonowa. Taki stan może być osiągnięty poprzez bardzo, bardzo duże podniesienie temperatury materii. Natomiast, jak wiemy, zmianę stanu skupienia można osiągnąć poprzez zmianę nie tylko temperatury, ale także ciśnienia. O, to jest ekran, w którym rozpocząłem informowanie o ekstremalnych stanach materii i o plazmie kwarkowo-gluonowej. Już wtedy zaanonsowałem, że będę mówił o innym ekstremalnym stanie materii, a mianowicie o gwiazdach neutronowych. I to jest właśnie ten startowy punkt, czyli ilustracja, która pokazuje gwiazdę neutronową, czyli taki obiekt kosmiczny, o którym będziemy dzisiaj więcej mówić, który charakteryzuje się bardzo silnym polem magnetycznym, który emituje wiązki promieniowania, które omiatają przestrzeń kosmiczną i którą możemy zarejestrować na Ziemi i który emituje jeszcze sporo promieniowania różnego rodzaju. A teraz powiemy sobie więcej o strukturze materii. Będziemy o tym mówić dlatego, że chciałbym, że tak powiem, przygotować sobie warsztat pracy. A warsztat pracy będzie wymagał tego, byśmy sobie uzmysłowili relacje pomiędzy rozmiarami różnych składników materii. No przyjrzyjmy się. Jeżeli weźmiemy jakikolwiek przedmiot, to badając jego wnętrze i sięgając do coraz mniejszych składników jego struktury, w końcu dotrzemy do atomu. O tym, że materia składa się z atomów, wiemy już od czasów starożytności, od Demokryta. I taki stan trwał do końca, właściwie do przełomu XIX i XX wieku, kiedy to w końcu XX wieku Maria Skłodowska-Curie i jej mąż odkryli nowe pierwiastki promieniotwórcze. A w 1911 roku Becquerel odkrył jądro, nie Becquerel, Rutherford, przepraszam bardzo, Rutherford odkrył jądro atomowe. Becquerel odkrył promieniowanie. A Maria Skłodowska-Curie i Pierre Curie odkryli pierwszy wymiar, pierwiastki promieniotwórcze. Natomiast Rutherford odkrył jądro atomowe, wskazując na to, że atomy nie są niepodzielne, ale że mają wewnętrzną strukturę. A więc atomy składają się z jądra atomowego i elektronów krążących. Jądro atomowe natomiast składa się z protonów i neutronów. I taki stan też trwał dosyć długo, no powiedzmy sobie kilkadziesiąt lat XX wieku. I jak ja byłem uczniem, to uczyłem się, że protony i neutrony są cząstkami elementarnymi i z niczego więcej się nie składają, a teraz już wiemy, że składają się z kwarków. Na to natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że relacje pomiędzy wielkościami tych obiektów, które są podane tutaj, pokazują jedną bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie rozmiary atomów, takie charakterystyczne rozmiary atomów, są rzędu 10 do minus 10 metra. Jak to rozumieć? To znaczy 1/10 miliardowej części milimetra. Tak by to trzeba było powiedzieć. Natomiast rozmiary jąder atomowych są rzędu 10 do minus 14 metra. Co to znaczy? To znaczy, że pomiędzy rozmiarami atomu i jądra atomowego są cztery rzędy wielkości. Jak to można sobie uzmysłowić? To tu pokazałem taki przykład sportowy, powiedziałbym. Mianowicie, jeżeli atomy mają rozmiary boiska do piłki nożnej,
No, kto pamięta rozmiary boiska do piłki nożnej, 105 metrów. To rozmiary jądra atomowego odpowiadają rozmiarom piłki w tej skali. I to zobaczmy, nie piłki futbolowej, ale piłki raczej ping-pongowej albo jeszcze nawet mniejszej, jakiejś kuleczki. To cztery rzędy wielkości. Tu 100 metrów, a tu 0,01 metra. Prawda? I to jest różnica ogromna. To znaczy, że materia nasza jest pusta w gruncie rzeczy, bo te piłeczki ping-pongowe są w odległościach rzędu boiska do piłki nożnej, a z drugiej strony wiemy, że praktycznie cała masa atomów mieści się w jądrze atomowym. 99,9% masy to są jądra atomowe. Elektrony to są bardzo małe, jeśli chodzi o masę w stosunku do jądra atomowych. Pamiętajmy o tym, bo w dalszej części będę się na to powoływał. No ale mówimy o stanie materii. Ze szkoły również wiemy, że stany skupienia materii mamy trzy. Stan stały, ciekły i gazowy. Przejścia pomiędzy nimi nazywamy przejściami fazowymi, a wykres, który pokazuje te przejścia i warunki ciśnienia i temperatury, bo tu mamy na tej osi ciśnienie, na tym mamy temperaturę, określają, kiedy takie przejście może nastąpić. Na przykład w przypadku wody mamy taką sytuację, że przy zerze stopni Celsjusza następuje przejście pomiędzy stanem stałym i ciekłym, a przy 100 stopniach Celsjusza pomiędzy ciekłym i gazowym. Natomiast ten wykres, o którym ja będę chciał więcej powiedzieć i który wskazuje na to, w jakich warunkach możemy osiągnąć te ekstremalne stany materii, wygląda trochę inaczej. Pokażę go teraz. O, to jest ten wykres. I tu mamy na jednej osi temperaturę, z tym, że temperatura podana jest w megaelektronowoltach, nie w stopniach Celsjusza, ani w kelwinach. Czy możemy temperaturę w megaelektronowoltach podawać? No możemy, ponieważ temperatura, jak wiemy jeszcze z czasów szkoły, jest miarą energii kinetycznej chaotycznego ruchu cząsteczek. A skoro energii, no to megaelektronowolty to jest jednostka energii, podobnie jak joule. Ale powstaje pytanie, a jaka jest relacja pomiędzy stopniami Celsjusza lub kelwinami a elektronowoltami? No ta relacja jest pokazana tutaj. Jeden elektronowolt to jest 1,16 razy 10 do czwartej kelwina, czyli jeden elektronowolt to jest około 10 tysięcy kelwinów. Ale tu mamy megaelektronowolty, czyli miliony elektronowoltów. Jeżeli tu są miliony elektronowoltów, a jeden elektronowolt to już jest 10 tysięcy kelwinów, wobec tego mamy 10 do czwartej razy 10 do szóstej, to jest 10 do dziesiątej, no ale tu mamy 100 i 200, a więc to jest 10 do 12, czyli tu mamy 10 do 12, to jest milion milionów, czyli tu mamy temperaturę rzędu milion milionów kelwinów lub stopni Celsjusza. Przy takich temperaturach następuje to przejście fazowe, o którym mówiłem poprzednim razem. Przejście materii składającej się głównie z protonów, neutronów do materii kwarkowej, czyli tych najmniejszych składników materii, które nazywamy kwarkami. No to jest ten obszar tutaj zaznaczony na tym wykresie. Dzisiaj natomiast będziemy podróżować wzdłuż innej współrzędnej tego wykresu, wzdłuż współrzędnej poziomej. Co my mamy na tej współrzędnej poziomej? Tu mamy napisane net baryon density. To brzmi trochę tak obco może dla ludzi, którzy z tym nie mają bezpośrednio do czynienia. To, żeby było jasne, to powiem, że baryon to jest nazwa takiej klasy cząstek, do której należą protony i neutrony. No a protony i neutrony, jak wiem, to najbardziej popularne cząstki, elementarne cząstki, bo po prostu my się składamy z protonów i neutronów, bo to są składniki jądra atomowego, o czym już wspominałem. Więc tu jest gęstość protonów i neutronów. No popatrzmy teraz jeszcze na ten wykres. Co oznacza ta jedynka?
ta gęstość tutaj jest podana w n nad n0, gdzie n0 to jest 0,16 cząstki, tak można by powiedzieć, na femtometr do trzeciej, gdzie femtometr to jest 10 do minus 15 metr. Czyli to jest bardzo, bardzo mała wielkość. Żeby to stało się bardziej takie przystępne, to wyraziłem tą gęstość w gramach na centymetr sześcienny. Świetnie wiemy, że gramy na centymetr sześcienny to jest gęstość materii, na przykład woda to jest 1 gram na centymetr sześcienny, żelazo bodajże 7,8 grama na centymetr sześcienny, ołów 11, złoto 19. No, takie liczby to są. No, ale popatrzmy, tu mamy 2,8 razy 10 do 14. Czyli znowu 100 milionów milionów. Dlaczego to jest taka potężna wartość? Bo to odpowiada gęstości takiej, jakby te nasze piłeczki ping-pongowe z sportowego modelu materii, które normalnie w materii, z którą mamy do czynienia na co dzień, są w odległości boiska do piłki nożnej, stają się tak blisko siebie, że się stykają. Gęstość materii wtedy wzrasta potężnie i ta gęstość jest milion milionów i jeszcze więcej razy większa niż gęstość materii, no właśnie tej, z którą się spotykamy na co dzień. Będziemy o takich gęstościach mówić. Tak jak w pierwszym przypadku mówiliśmy o temperaturach ekstremalnych, w których materia może być w stanie ekstremalnym, mianowicie kwarkowo-gluonowej plazmy, tak tu będziemy mówić o ekstremalnych stanach materii, w której gęstość materii jest gigantyczna. Niech to będzie jako wstępne przygotowanie do tego, o czym powiem za chwilę. To teraz przejdę do czegoś zupełnie innego. Z maleńkich składników materii przenosimy się w kosmos. Zanim powiemy o gwiazdach neutronowych, zaczniemy od pulsarów, abyśmy uzmysłowili sobie, czym są gwiazdy neutronowe i jak możemy je zaobserwować. A więc kilka zdań o pulsarach. Powiem bardzo krótko, ponieważ o pulsarach, o gwiazdach neutronowych, o tym, jak one się tworzą, jaka była historia odkrycia, bardzo pięknie powiedział pan profesor Kazimierz Stępnień w swoim referacie, który również jest zarejestrowany i do którego odnośnik tutaj zapisałem. I aby dowiedzieć się więcej na ten temat właśnie, na temat relacji pomiędzy pulsarami a gwiazdami neutronowymi, to bardzo polecam zapoznanie się z tym referatem, bo ja powiem dosłownie w kilku zdaniach. A więc pulsary odkryte zostały w 1967 roku. Są to szybko wirujące obiekty kosmiczne, emitujące bardzo silne wiązki promieniowania z biegunów swego pola magnetycznego. To są te wiązki tutaj pokazane. Przy czym te wiązki nie są emitowane ciągle w tym samym kierunku, tylko w różnych kierunkach. I jeżeli takie wiązki trafią na przykład na Ziemię i zarejestruje jakiś radioteleskop, to wtedy pojawia się impuls. Te impulsy pojawiają się periodycznie, kiedy te wiązki krążą. I w związku z tym taki obiekt, który emituje tego typu impulsy, nazywa się pulsar. Tu napisałem, wiązki te przemiatają przestrzeń podobnie jak latarnia morska. Zarejestrowane impulsy powtarzają się z precyzją podobną do precyzji zegarów atomowych, a więc szalenie precyzyjnie. Ta periodyczność jest bardzo silnie zachowana. No i wreszcie na koniec. Pulsarami są wirujące gwiazdy neutronowe. Czyli już wiemy, jak zostały zarejestrowane, ale dlaczego pulsary to są gwiazdy neutronowe i czym są gwiazdy neutronowe, no to już jest inna sprawa. I teraz, proszę Państwa, przejdziemy do następnej informacji. Tu posłużyłem się takim wykresem bardzo takim przemawiającym do wyobraźni, który zamieszczony był w takim periodyku bardzo renomowanym Nature. I ja tutaj podaję, w którym numerze to było zapisane. Proszę Państwa, ja to przeczytam po angielsku,
ale mam nadzieję, że to nie stanowi problemu, a oprócz tego skomentuję to po polsku, a są to zdania, które są krótkie, ale bardzo wymowne. A więc czytam. For half a century, astronomers and physicists have looked at pulsars and asked how. How can something the size of a city pack in more mass than the sun? How does matter arrange itself to achieve such mind-boggling densities? Answering these questions in a laboratory is impossible. A teraz krótki komentarz. Pół wieku astronomowie patrzyli na pulsary i pytali się, jak to jest możliwe, żeby coś, co ma rozmiary miasta, a więc powiedzmy sobie kula wielkości 20 kilometrów, o średnicy 20-30 kilometrów, zmieściła całą masę Słońca. Jak materia może być zorganizowana, żeby coś takiego mogło mieć miejsce? Tutaj też można byłoby dać jakiś przykład, żeby uzmysłowić sobie, jak należy rozumieć, że taka masa ogromna została wciśnięta do takiej maleńkiej objętości. Może podam przykład. A więc chodzi o kulę o średnicy 20 kilometrów, powiedzmy sobie. Dlatego to powiedzieli, coś, co jest wielkości miasta. Gdybyśmy chcieli Ziemię wcisnąć do takiej kuli, no to byłoby trudne, prawda? I gęstość tej kuli musiałaby być gigantyczna. A uzmysłówmy sobie, Słońce jest kilkaset tysięcy razy większe niż Ziemia. Czyli kilkaset tysięcy takich Ziemi należałoby wcisnąć w kulę o średnicy 20 kilometrów. To jest po prostu niewyobrażalne. Ale to nie koniec jeszcze paradoksu i nie koniec jeszcze tajemnic, które kryją w sobie gwiazdy neutronowe. Przeczytam drugi fragment, który jest jeszcze bardziej frapujący. Czytam. When a massive star dies in a supernova, the explosion is only the beginning of the end. Most of stellar matter is thrown far and wide, but the star's iron-filled heart remains behind. This core packs as much mass as two suns and quickly shrinks to a sphere that would span the length of Manhattan. To jest właśnie to miasto, przykład takiego miasta. Crushing internal pressure enough to skis Mount Everest to the size of a sugar cube fuses subatomic protons and electrons into neutrons. To wymaga komentarza. Co to znaczy, że gwiazda umiera? Jako supernowa jeszcze. Umiera, a coś nowego się tworzy, prawda? A co to znaczy, że gwiazda żyje? No żyje wtedy, kiedy świeci. Ale żeby mogła świecić, musi spalać paliwo. Prawda? Tym paliwem w gwieździe, w początkowym stadium jej rozwoju, jest wodór, czyli paliwo wodorowe. Ale ten wodór się wypala. Wypala się, tworząc cięższe pierwiastki. Te cięższe się wypalają, tworząc jeszcze cięższe. I ten proces trwa. No ale w którymś momencie paliwo się wypala. A tymczasem życie gwiazdy to jest zmaganie się dwóch żywiołów. Jeden jest statyczny, drugi dynamiczny. Tym statycznym są ogromne siły grawitacji, bo masa jest ogromna, a jak pamiętamy ze szkoły, siła grawitacji to jest stawa grawitacji pomnożona przez iloczyn mas, które się przyciągają grawitacyjnie i podzielona przez kwadrat odległości między nimi. Prawda? Więc jeżeli te masy są potężne, to i siły są potężne. Jeżeli odległości są nieduże, to i siły są potężne także. Więc to jest jeden żywioł, ten statyczny, a ten dynamiczny to są energie kinetyczne cząstek produkowanych w reakcjach termojądrowych, które zachodzą w gwiazdach. Dzięki temu te gwiazdy świecą. My możemy obserwować, dzięki temu słoneczko dostarcza nam ciepło na Ziemię. No ale to paliwo się wypala. I kiedy paliwo się wypali, a
siły grawitacji się nie wypalają, cały czas działają, to równowaga pomiędzy tymi dwoma żywiołami zostaje zachwiana. I w którymś momencie dochodzi do tego, że następuje gwałtowny kolaps materii gwiezdnej. To tak by można było sobie wyobrazić, jak dom, który stoi i nie przewraca się, stoi twardo na osnowie i na konstrukcji stalowej, która go podtrzymuje. Ale jeżeli ta konstrukcja stalowa, na przykład w wyniku jakichś zaniedbań, koroduje i straci swoje własności utrzymywania tego domu, to co się dzieje? Ano, dom runie i z wielkim hukiem rozrzucona zostaje materia, tak jak tu piszą, far and wide. I to jest taka katastrofa. Domu jest dobrym przykładem tego, co to znaczy, że gwiazda umiera w supernowy. Bo to oznacza wybuch, który jest widoczny i takie wybuchy są obserwowane. Te supernowe są obserwowane. I to znaczy, że materia gwiezdna tej gwiazdy zostaje rozrzucona w przestrzeń kosmiczną, a to, co pozostaje, to jest właśnie to serce. Ale to serce jest wypełnione iron field, czyli to jest żelazne serce. Dlaczego ono jest żelazne? Czy to jest przenośnia, że takie trwałe? Nie, nie, nie. To ma swoje podstawy i o tych podstawach dwa słowa chciałbym powiedzieć. Mianowicie pokażę teraz, tu jeszcze przypomniałem sobie, to jest świetny przykład pokazany, że gęstość tej materii, która się tworzy w wyniku takiego kolapsu supernowej, czyli tej materii gwiazdy neutronowej, jest taki, że łyżeczka takiej materii miałaby masę około 6 miliardów ton, niewyobrażalne kompletnie, prawda? No. Ale to jest bardzo taki ładny przykład pokazujący te właśnie dysproporcje ogromne. I podaję z jakiej strony internetowej ten obrazek wziął. Ale teraz chcę pokazać wykres, który jest podstawą tego, że to serce gwiazdy neutronowej jest z żelaza. Ale przy okazji powiem jeszcze więcej, bo ten wykres, który teraz jest na ekranie, nazywany jest często najważniejszym wykresem wszechświata. Czy jest jakaś podstawa, czy dlaczego on jest taki ważny? Powiem, no jest podstawa, tak. Bo gdyby ten wykres wyglądał inaczej, to nasz wszechświat wyglądałby inaczej. Albo by go wcale nie było. To by nie mógł się utrzymać jako stabilny jakiś obiekt. Zobaczmy, co ten wykres ma na skali, na osiach poziomu internetu. Na tej osi ma liczbę masową A jądra atomowego. Te liczby są, jak Państwo widzicie, rzędu zaczynając od jedynki, a kończąc na 200 z czymś tam. To jest po prostu cały układ okresowy pierwiastny przez morze. Liczba masowa, przypomnę, to jest sumaryczna liczba protonów i neutronów w jądrze atomowym. A numer pierwiastka w układzie okresowym to jest liczba protonów w jądrze atomowym. Na tej osi jest energia wiązania nukleonów w jądrze w megaelektronowoltach, czyli w milionach elektronowoltów. I ta energia wiązania jest różna dla różnych jąder. Dla tych najlżejszych jąder, to są jądra wodoru, te energie są niewielkie. Potem te energie rosną z takimi tutaj wahaniami, aż wreszcie osiągają pewną maksymalną wartość tutaj, a potem znowu spadają. Czemu tak się dzieje? Energie wiązania mówią o tym, jak silnie związany jest dany obiekt. Im są większe, no tym silniej jest ten obiekt związany. Prawda? I reakcje, które zachodzą pomiędzy jądrami atomowymi, prowadzą do tego, że z obiektów słabiej związanych mamy obiekty silniej związane. Kiedy taka reakcja zachodzi, to w reakcjach tych wydzielana jest jeszcze energia, która powoduje, że te produkty reakcji posiadają duże energie kinetyczne, bo właśnie ta różnica w energiach wiązania się przekształca w energię kinetyczne produktów reakcji. Kiedy w gwiazdach następują reakcje termojądrowe,
to mamy na początek do czynienia z reakcjami, które dotyczą wodoru. Podałem tutaj przykład takiej reakcji. H2,1, to znaczy jądro wodoru, które ma proton i neutron w swym składzie, trudno by powiedzieć, łączy się z jądrem trytu, który ma jeden proton i dwa neutrony. W wyniku reakcji powstaje jądro helu, które ma cztery nukleony, czyli dwa protony, dwa neutrony, plus neutron i plus jeszcze ta energia. Gdzie się mieści ta energia? Ta energia to jest energia kinetyczna produktów reakcji. No dobrze, następują reakcje na Słońcu i innych gwiazdach, w których wodór się spala, tworzy się hel, czyli my z tego obszaru, tego wykresu przesuwamy się tu jest hel. No ale jak się wodór wypali, to co dalej? No jeżeli się hel będzie wypalał dalej i przekształci się, tu jest takie zawahanie, ale przekształci się dalej w te pierwiastki, które mają większe, jeszcze większe energie wiązania, powstanie węgiel, powstanie tlen, powstaną inne pierwiastki i to będzie się przesuwać po tym wykresie, aż do żelaza. Tu mamy żelazo. Żelazo i pierwiastki, które są w pobliżu, mają największe energie wiązania. I to jest powód, dla których nie mogą zajść reakcje tworzące pierwiastki cięższe, bo tu są te największe energie wiązania. Gdybyśmy się chcieli przesunąć dalej, to energie wiązania byłyby mniejsze i raczej reakcje by zachodziły w odwrotną stronę. Czyli metodą taką możemy osiągnąć największe masy, którymi jest masa jądra żelaza. W tą stronę tworzą się nowe pierwiastki cięższe do żelaza włącznie. A te cięższe tworzą się w wyniku procesów, które są związane właśnie z eksplozją, które są związane właśnie z powstaniem tych supernowych, a także z gwiazdami neutronowymi. Wróćmy teraz jeszcze raz do struktury naszej gwiazdy neutronowej i powiedzmy sobie dwa słowa o tym, że ta materia gwiezdna, kiedy powstaje, kiedy kurczy się do rozmiarów gwiazdy neutronowej, no mamy napisane fuses subatomic protons and electrons into neutrons. Dlaczego tak się dzieje? A więc przypomnijmy sobie jeszcze raz nasze kuleczki ping-pongowe rozłożone w odległości boiska do piłki nożnej. Kiedy z gwiazdy powstaje gwiazda neutronowa o gęstości milion milionów i więcej jeszcze razy większej, to te piłeczki ping-pongowe się zbliżają do siebie. Protony i neutrony stają się bardzo bliskie sobie. Już nie w odległościach atomowych, a w odległościach jądrowych. No pamiętamy, protony mają ładunki dodatnie, neutrony mają ładunki, elektrony mają ładunki ujemne, neutrony są neutralne elektrycznie. Protony zbliżają się z elektronami na takie odległości, kiedy następują reakcje, w wyniku których proton z elektronem przekształca się w neutron. I takim sposobem powstają gwiazdy neutronowe, które mają strukturę pokazaną tutaj. Ja tylko wymienię teraz elementy, główne elementy tej struktury, a o tym, jakie są ich własności i dlaczego one są takie, jakie są, powiemy sobie przy następnym naszym spotkaniu. No przeczytajmy tylko, żeby ciekawości dać świadomość troszeczkę chociaż. Zewnętrzna warstwa gwiazdy neutronowej, nazywamy zewnętrzną skorupą gwiazdy, składa się z jąder atomowych i swobodnych elektronów. Wewnętrzna część tej skorupy to już są cięższe jądra atomowe, swobodne neutrony i elektrony. Najciekawszym jest rdzeń gwiazdy neutronowej. Tu jest materia, która jest rzeczywiście materia w stanach ekstremalnych, ale coś, co się w nim mieści. Ano przeczytajmy tylko króciutko. Quantum liquid, where neutrons, protons and electrons exist in a soup.
Czyli mamy jakąś taką zupę, gdzie są ma własności kwantowe, co to jak rozumieć, co to też jest ciekawe, gdzie mamy neutrony, protony i elektrony, które reagują z sobą, tu się coś gotuje w tej zupie. Właśnie. Co to są za procesy? Należałoby o tym wiedzieć. A tu jest najciekawsze, dlatego że najmniej o tym wiemy. Unknown, ultra-dense matter. Neutrons and protons may remain as particles. Mogą pozostać jako cząstki, albo mogą być przekształcone w swoje składniki, czyli kwarki, albo nawet stać się hiperonami. To jest najciekawsza część i o tym wszystkim powiemy już sobie, ale przy następnym naszym spotkaniu. Na dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam na następne spotkanie, które poświęcone będzie strukturze rdzenia gwiazdy neutronowej i stanowi materii, który naprawdę jest stanem ekstremalnym. Dziękuję i do następnego razu.